pan, pani redaktor? Czy coś nie tak z moim artykułem? Czy coś nie tak? Czy coś nie tak? Pani Strojna, gdyby wszystko było dobrze, to by pani tutaj nie wzywała. Proszę, usiądź, kochana, usiądź. Moja droga, pracujesz dla najlepszej gazety w tym mieście, dla gazety wyborowej. Tym samym my, jako jej dziennikarze, reprezentujemy bardzo wysoki poziom. Nasi czytelnicy za to oczekują rzetelnych wywiadów, najciekawszych felietonów i najświeższych informacji ze świata. Rozumiesz? Tak, rozumiem, pani. Skoro to rozumiesz, to powiedz mi, co to jest. To są nudy, same suche fakty. Naszym czytelnikom to się nie spodoba. Ten tekst woła: zredaguj mnie, zredaguj mnie. Tak, pani redaktor. Zdaję sobie sprawę, że ten temat nie należy do kręgu twoich zainteresowań. Wiem też, że to nie jest nasza działka. Te wszystkie kościoły, religie, święci, Jezusy i tak dalej. Ale my jesteśmy otwarci na nowe tematy. U nas każdy czytelnik, każdy, znajdzie coś dla siebie. Czy katolik, czy ateista. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Tylko dobrze, że... dobrze. Dlatego, że to rozumiesz, daję ci jeszcze jedną szansę. Szansę, żeby poprawić ten artykuł, a raczej napisać go od nowa. Dodasz parę ciekawostek na temat świętego Eugeniusza i myślę, że będzie dobrze. Ale masz 2 dni, żeby dokończyć materiał. 2 dni. Inaczej będziemy musiały się pożegnać. A teraz ja muszę lecieć, wybrać okładkę do najlepszego numeru. A ty coś nie najlepiej wyglądasz. Idź się przewietrzyć. Godzinka w parku dobrze ci zrobi. Ja lecę. Pa! Thank you.
jestem, proszę. Wyprowadź mnie na skałę, o Panie. Wyprowadź mnie na skałę. Proszę bardzo, dla Pani jedna. Dla Pani również. O, taki miłej Pani. Pani mi się Pani zabiła. Naprawdę. Proszę bardzo, jedna oleniewka. Proszę bardzo, ulotka. Dla Pani oczywiście, no jak do synowi dobra, to on musi by mnie dał to bez udrzenia. Proszę, proszę! Została mi tu tylko jedna ulotka. Tylko, kogo by ją tu wręczyć? Ciekawych i interesujących osób. A jeśli mogę spytać, to na jaki temat teraz Pani pisze? Aktualnie mam zadanie krótko opisać postać jednego z najbardziej znanych świętych, ogólnie szanowanego. No to ekstra! No to jest świetny temat! No ta postać! Te wszystkie z nią związane wydarzenia! No przecież o tym można pisać, i pisać, i pisać, i pisać, i pisać! Widzę, że coś w panince temacik nie podpasował, co? Nie, nawet nie o to chodzi. Po prostu muszę go poprawić, bo redaktorka mi go nie przyjęła. Wyobraża pan to sobie? Zresztą, nieważne. Pan chyba chciał mi wręczyć jakąś ulotkę, tak? Tak, tak, oczywiście. Jest, zaraz. Proszę bardzo. A tu jest cytat na dziś i powiem, że bardzo mi tu Pani pasuje. No. Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy. Niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. Ubodzy? Czy ja wyglądam na osobę ubogą? Nie no, teraz! Pan już naprawdę przesadził. Czy pan sobie w ogóle wyobraża? Ja, proszę pana,
Biedna, to ja na pewno nie jestem. Ubogim jest każdy człowiek. Każdy, który nie zaznał Bożej miłości w swoim życiu. Jeżeli chcesz, to ja ci pokażę tych prawdziwie bogatych. Kusząca propozycja. Naprawdę kusząca. Ale nie skorzystam. Wie pan, dużo pracy, obowiązku. Tak, tak. Dalej się szlaję w parku. Mówił pan coś? Tak. Że to nie zajmie dużo czasu, a może pani bardzo pomóc. Ha, niby w jaki sposób? Powiedzmy tak. Pani pójdzie ze mną tam, a w zamian za to ja pomogę pani przy redagowaniu artykułu. Muszę się zastanowić. Proszę bardzo. Facet jest dziwny. I to nawet bardzo. Ale z drugiej strony on może mi naprawdę pomóc. Z taką pasją mówił o Eugeniuszu. A tego chyba właśnie brakowało w moim artykule. Jak myślicie, czy powinnam za nim pójść? No dobrze, dobrze. Zgadzam się. Ale oczekuję z pana strony uczciwej współpracy. Yes, of course. Naturlich jawohl. Absolimon. Jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz. Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani czegoś takiego jak Twoje dzieło. Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś i Tobie, Panie, pokłon oddadzą. I będą sławiły Twe imię, boś Ty jest wielki i działasz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce w bojaźni Twojego imienia. Będę Cię chwalił, Panie mój Boże, z całego serca mojego. I na wieki będę sławił Twe imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie. I życie moje wyrwałeś z głębi Szeolu. O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwałtowników czyha na me życie, a nie mają względu na Ciebie. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy. Uczyń dla mnie znak, zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie. Amen.
Amen. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Artykuł jest taki jak jego bohater, a święty Eugeniusz jest po prostu super. To trzymaj się, na razie, pa. Dzięki, pa. Hejka. A, no właśnie, artykuł. Obiecałeś, że mi pomożesz zebrać jakieś ciekawostki. Ciekawostki? Też mi coś. Ja pokazuję ci tutaj prawdziwego Eugeniusza, a nie jakieś tam ciekawostki. Naprawdę? Tak, on jest tu. To ta wspólnota, która nie powstała bez niego. Bo widzisz, odpowiedzią na Bożą miłość jest funkcjonowanie we wspólnocie. A jak sama zauważyłaś, ta wspólnota daje wszystkim wiele radości. No tak.
Nawet zazdroszczę wam tej radości każdego dnia. No to przychodź do nas, dołącz do nas. Tutaj miejsca nie zabraknie. Nie, nie, nie. Widzisz? Ja tutaj nie pasuję. Jestem zupełnie inna od was. Jakoś nie widzę siebie klęczącej na ulicy, czy ewangelizującej tłumy ludzi w parku. Wiesz co? Jeżeli myślisz, że tylko czymś takim żyjemy, to chyba musisz kogoś poznać. Poczekaj chwilkę. Kuba! Cześć! Słuchaj, pani dziennikarka z Gazety Wyborowej chciała cię poznać. Poznajcie się. Bardzo miło, Kuba jestem. Marta. Pani dziennikarz. Czyli pracujesz w gazecie, tak? Tak, tak. To moja pasja. Pasja. Człowiek bez niej byłby niczym. A ty właściwie czym się zajmujesz? Ja? Żyję sobie. Tak po prostu. Powiedz jej. Powiedz. Przecież prędzej czy później i tak się dowie. Powiedzieć? W końcu trzeba się odważyć na wszystko, co nie? No cóż, jakby to ująć. Dopiero co wróciłem. Ciężko mi teraz znaleźć pracę. Z takim bagażem doświadczeń. Takich jak ja niechętnie się przyjmuję. Ale wróciłeś skąd? Z więzienia. Niestety nie mam wiele czasu. Śpieszę się. Śpieszę. Wiem, wiem. Idziemy z tobą. Serio? No to chodź. Nie, nie, nie. Wiecie, ja właściwie nie mam za dużo czasu. Muszę już lecieć. No to pa. Nie ma, nie ma, nie ma, koleżanko droga. Idziesz z nami, nie ma wykrętów. Ale właściwie to dokąd mamy iść? Jak to dokąd? No, no na dyskotekę. No nie rób takich oczu. W drodze na Densi Kuba opowie nam swoją historię. Ty nas nie chcesz poznać! Rozumiesz? Nie zasługujesz na to! Nie chcesz! Thank you.
taniego papierosa, słyszałam i kłamstwa, i przekleństwa ludzi. To ta mała szmata sprzedaje się wieczorem. Widziałam dziewczynę, krótka bluzka mini, mówiła, że musi inaczej, dziś nie można. Wzrok pieszych ją hańbił, przecież bez przesady. Nie trzeba od razu lądować na ulicy. Talita kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie ci. Talita kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie ci. Bluzka mini mówiła, że musi inaczej, dziś nie można. Wzrok pieszych ją hańbił, przecież bez przesady. Nie trzeba od razu lądować na ulicy. Talita kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie. Codziennie próbuję. I co? Nic.
Nie chcą mnie słuchać. A znasz ich chociaż? Wszystkich tu znam. Nawet po imieniu. Hej, człowieku! Co ci jest? Ratunku, dzieciaki, pomóżcie mi! No hej, ruszcie się! No dlaczego nic nie robicie? No bo ten sąsiad z góry. Tam nie se oku. Chamstwo. O, tej Boże. No siema, stary! Co u ciebie? Kopela! Jak miło, że dzwonisz. A, aha. No, to ile chcesz pożyczyć? No spoko. Nie ma sprawy. Na razie. Widziałeś? Co z nim? A oni? Czemu tak siedzą? Czemu nie wstaną i gdzieś nie pójdą? Muszą sami chcieć. Obudźcie się. No ruszcie się. Proszę pana, nic nie widzę. Chyba chciałbym już stąd pójść. Słyszałeś? Znasz go. Pomóż mu. Ty mu pomóż. Tak, ty. Wow! Widzę! Dziękuję. Wiesz co? Na nas już pora. A co z nimi? Oni. Oni też są wolni. Thank you.
spojrzenia ludzkiego lekarze. Odcisku pieniądza, adwokaci, braku sumienia, kierowcy, braku nadziei, górnicy, w kopalniach ego, piloci, rozbitych rodzin, aktorzy na złe humory, handlarze miłością cielesną, dozorcy niewiary w życie. Nie chcę być
kochać i być kochany. Nie zobaczę cię, choć widzę skutki naszego obcowania. Codziennie wieczorem przy łóżku. Kochany. Nie, 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 nie chcę być w szarej strefie. Nie, 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 nie chcę być. Chcę kochać i być kochany. Kochać i być kochany.